Dobra, dobra. Pamiętajcie, że jak nagrywanie chodzi, to trzeba mówić mądre rzeczy, bo to potem, wiesz, będzie dla potomnych. Ja zawsze sobie z tym nie radzę. Ile trwają te wyścigi? Po 5 lapów na każdym. To jest 15 minut czy mniej? Nie wiem. A, naprawdę nie wygląda auto. To jakieś kreski kolorowe są na jezdni. Zielone, czerwone. Ja mówię, jak jechać, to bardzo pożyteczne jest. No, może się jedzie pod światło. Jezu, jaki gładziutki ten bramkarz. Tak jakby ktoś wyprasował nawierzchnię. Co normalnie jest bardziej brudny? Jest masakrycznie wyboisty ten tor. Kresak chyba. Sach mnie wyprzedził. Ja, ale silnik pięknie brzmi w tym Skyline. Można tyłkiem zarzucać. I tego nie robić. Są słabe auto na szczęście, więc to najprostsza kategoria w grze, tak mi się wydaje. Do jazdy. No tak, nawet nie wiem, czy utrzymać na drodze. Tak. Wolne samochody. Andre, to było otwieram. Bardzo widowiskowe na pewno. Ja tu nic nie widzę. Widzę tylko, że sobie jedziecie w grupce. Jest dobrze. Jedziesz jak po prostu boss. Mi tam ściął, przejechał po trawie. Może masz Kejram asysty połączone, bo nie pamiętam, czy on domyślnie nie włączał wszystkich asyst. Niwe, ja nie wiem, jak jest niwe. Dałeś na tym zasadzie. Nie mam pretensji. Możesz sobie mieć asysty. Klasyka na Brandshard właśnie zaliczyłeś. Na razie z porównaniem motorze karskie. Hamulce widzę są bardzo skuteczne w tej grze. Łatwo się hamuje. Za łatwo aż. Hamuje okręty. Helikopter? Nie widziałem żadnego wózka widłowego. I piąteczka. To mnie tak napierdala z tyłu. Co? Pamiętajcie, że Y są, jest 5 Y-ków. Jak ktoś przepałuje, to... Szybciej Y-ka dać. Można Y-ka dawać. Sach idzie za mną, faktycznie. O, widzę was. Rana doganiam powoli. O! To już wielka. Masz tego Y-ka, pamiętaj. Ten Y daje. Stara się na torze. Tak. Mniej czasu możesz stracić na tym niż na wyjeżdżaniu ze żwiru. Okej. Good corner mi się wyświetliło, więc chyba zajebiście pojechałem. A ty dostaję ciągle punkty za drifty. Racing lane, no? Ok.
pierwszy raz ten zakręt dobrze zrobiłem, ale samochód jeżdża, kurde, skubany, ciśnie tym skrzynem. Już zniknęliście mi z trasy. Tutaj browa, taki kask, chybie. Gdzie mam czerwony kask? Ja tak widzę. Jest lista nazwisk. A, rzeczywiście. Ja też mam przy tobie. Widocznie ty mnie, a ja ciebie stuknęłam, czy coś takiego. A, i mamy na pieńku. A wy jakie macie auto? Co, co? Jakie auto macie? Ja mam Skyline'a. A teraz cię tak słychać, tak jakbyś przynajmniej mówił przez taki czołgowy... O kierownicę teraz obsługuję. A. Uch, prawie wjechałem w ten żwirek. Gearshift, 46 punktów, Racing Line. Ciebie stąd ujdę, mam gorsze okrążenie od was. Pewnie tak po 10 sekund. No prostsze auto do jazdy niż w karsach zdecydowanie, ale nie znaczy, że złe. Się całkiem fajnie jedzie. No nie rozbijam się ciągle na zakrętach, więc są ja, wyjątkowo łatwe. DLC ostatnio wyszło, to ostatni raz wtedy grałem w Grida. Nic nie ruszałem go potem, więc kompletnie zapomniałem. Was, ale ja to od trzech okrążeń nie miałem kontaktu. No myślałem, tak odjechał, że też jadę sobie, wiesz, samotny wyścig. Może zróbmy klapy, co? Mogłem dodać błoty, żeby krzykłem, ale... Nie, to może nie. Ty będzie jeżdżą. Kontakt, więc byłoby dużo nie. Chłopaków parę razy widziałem na zakręcie takim dalekim, ale już teraz... Chyba są na mecie. A tu jest, ja właśnie dojeżdżam. Poczekacie jeszcze zanim dojadę. No, niekoniecznie. Rajd się kończy za 80 sekund. Nie policzył mi blacharz za te wcierki. Jaki miał sachlap? O kurde, ponad sekundę. Ładnie. Ten 240 to było najlepsze auto generalnie w kategorii, z tego cośmy z Krzysiem badali, najlżejsze i stosunek bocy do masy miał najlepszy ten datsunek. No, 5 sekund, no to nie najgorzej. Myślałem, że 10. Mam jeszcze jedno auto kupione, ale nie pamiętam jakie. Jest 5 aut. Trzy chyba Nissany, tak, trzy Nissany, ten Toyota, nie wiem. Subaru ma kupione. A to tu nie ma Toyoty, tylko Subaru, a może. Okej. Okay. Nie pamiętam tego piątego auta.
A może jest i Subaru, i Toyota? Kurde, nie pamiętam. Pamiętam, że tak się mniej więcej gra zaczyna w kategorii tuner. Są te auta w nocy po Hongkongu się tam rozbijają na autostradzie. Bardzo, bardzo fajne te pierwsze wyścigi były. Właśnie tymi kaszlakami się jeździ. Potem jest kategoria Super Modified, a potem na końcu są te World Time Attack. To one to już są, nie ma żartów. Red Bull prosty, to mało zakrętów. Tutaj ten 300 ZX ma największy top speed, chociaż nie wiem, czy są takie długie prosty, żeby ten top speed wykorzystać. Aha, bo tu teraz się da tuningować niby te auto, nie? Znaczy, jest jakiś tuning, ale trzeba przed wyścigiem to zrobić. Być może masz coś tuningowane i nawet nie wiesz. Aha, to do dupy. Ale słuchaj, czy jedyny tuning, który coś naprawdę robi, to jest Gear Ratios. To jest jedyne, co naprawdę robi różnicę. Reszta w zasadzie się już nie uszedł, bo tłumne to daje. Ale te Gear Ratios mają ogromne przełożenie. Ustawisz właściwe biegi na właściwym torze, to jesteś królem toru. Zygzakiem, kurwa. Ja jeżdżę według linii zielonej, ej. Co ty chcesz ode mnie? Robi się skończyć. Takie pory prawie. No to jest Red Bull Ring, klasyka. Austriacy budują takie tory. Ja na pewno nie nazywał Red Bull Ring jako klasyką. Kiedyś się chyba nazywał A1 Ring? Generalnie to tor się nazywa Spielberg, ale teraz go Red Bull ma w swojej opiece. Właśnie. To się nazywał jeszcze jakoś inaczej. Ten ring chyba się nazywał, potem Spielberg to jest jego taka stała nazwa, a Red Bull Ring ze względu na sponsora głównego. Dawno nie jeździłem, bo w Project Carsach wyjebali Red Bull Ring z jakiegoś powodu, więc trochę nitkę nawet zapomniałem już. Czyściutko na razie. Nie przepałowuję na hamowaniach, nie wjeżdża mi w dupę. Kulturka. Tak to można jeździć. Tak nie widz, coś tam. Dobrze, dobrze. O, a dobrze sobie i zakręt teraz Kajran. Zdecydowanie Valera Crash. Jego. Tysiące obrotów i shift. Tak się żyje. Może łopatki na dole? Do zmiany biegów? Kciukiem mam na przyciskach. Domyślne ustawienia, nic nie zmieniałem. Ultra Racing Line Combo, a mam włączoną linię. Znaczy na hamowaniach mam tylko. Poprawiłem okrążenie. 5 lapów to jest tak myślę minimum, bo jak się mniej ustawia, to zanim sobie przypomnisz to, zanim się nauczysz, to jest po wyścigu. To jest takie RNG wtedy. O kurwa, jak mnie dojeżdża sach.
musiał coś popracować. Żeby mi lepiej skręcał, bo mam bardzo nieczuły na dotyk te pierwsze parę milimetrów lewo-prawo. A ty, Andrzej, jesteś na tym kontrolerze dalej? No tak, nie kupiłem nic więcej. Chciałem używać Bera, ale na dłuższą metę się nie da. Z tym kontrolerem, przynajmniej do moich zastosowań, nigdy nie będę jako położony kontroler. Z tym kontrolerem mam bardzo słaby ten joystick, niestety. Zabrak prawej gałki analogowej. O, też mi się coś tak wydawało, że to nie może się udać. Próbowałem grać parę w tego, Duma tego nowszego, tego, nie tego najnowszego, tylko tego poprzedniego. Da się. Sach tutaj robi straszne rzeczy. Oj, nie! Jest overtake. Trochę. Jeszcze nie ma. Na prostej. Do ilu się taka Hakusuka rozpędzi, zobaczmy. Też miał jakieś high crowd line. Jakieś 217 może widziałem. Potem się pod górkę troszkę jedzie, to już nie chcę przyspieszyć. I tak, widziałem 203. O nie, jest 289. Tu wyjdziesz dobrze z zakrętu, no to zrobisz lepszą robotę na prostej. Ja tu nie wyszedłem najlepiej teraz. Auta mają taki sam top speed, chyba ten ZX Nissan ma 10 km więcej, ale bardzo ciężko to. Bardzo ciężko to uzyskać te. Tak. Musisz wyjść perfekt z tego. Musisz wyjść perfekt z tego zakrętu i mieć dobrą trakcję na wyjściu i wtedy coś tam może wyjść w życiu. Teraz straciłem na żwirze. Gdzieś mi zginął, a nie, jest, dobra. Jedzie. Zaczynam toczyć walkę o zaszczytne trzecie miejsce. Jest. Tylko będzie emocjonujące. Siedzi zaraz w pierdole. Jedź po kolorowych kręckach i hamuj odpowiednio wcześniej. Myślę, to jest recepta do sukcesu. Jak nie wyłączałeś żadnych tych asyst, to masz przynajmniej ABS włączony. To jest krytyczna sprawa. Totalnie ten zakręt fatalnie. Ale sam jeszcze go w sterku widzę. Jakie tak nie widzisz? No, wyjebałeś się na zewnętrzną, tak? Jest, widziałem to. To już nie dogoni? Czy mogę mieć track limit? Mogę spierdolić. No, ja sobie jadę zachowawczo teraz, bo lepiej mieć drugie miejsce niż żadne. W razie czego. Uch! Znowu lepszy zakręt miałeś. Jeden pięć okrążeń wyprzedza. Chyba nie będzie na ostatniej prostej overtake'a. Dowiedziałem. Ale sam ostro to atakował. Panie, tak się nie jeździ. Ja jedę po zielonej linii. Wiesz co, ta gra niestety jest peer-to-peer, więc jakby... Chodzi jest przeciwnik, to tak trzeba jedną długość, jedną szerokość zawsze wziąć ekstra, bo nie wiesz gdzie on jest, gdzie on jest, a gdzie jest twoje. Niestety, Project Testu ma lepiej zrobione, nie wiem o co tam chodzi, ale tam jest precyzyjnie.
O sekundę uciekłem jeszcze na ostatnim okrążeniu. Że on jedzie równo z tobą i dużo jest pretensji z tego powodu. Ale panie, przeszedłem do tego czasu. Ale lap mój, faktycznie. Tak. Dostałem jeszcze karę. A ja nie dostałem karę. A coś chciałeś pewnie. Już był chyba za blisko mety, żeby dostać tą karę, więc mu doliczyli do czasu na koniec. Nie mówię. Jest fajny, ale na szybkie auta, bo to jest Tor Formuły 1. A to są kaszlaki, dlatego ustawiłem, wiesz, krótszą nitkę i z tego względu, co mówisz, że właśnie są pobocze. Trawiaste. Zawsze to łatwiej się też nauczyć. Ej! Ja nie widziałem, patrzę na obrót mobilny. Kejan, ty jechał w bok. Ale zakręt. Power drift. Ci się w autosporcie. To dużo dobrych pojedynków z Krzysiem. Nie ma piątce, to to auto po prostu nie jedzie. Fajna to połówka, dużo szybkich zakrętów. Z tymi autami się wszystko przejeżdża prawie tam w podłodze. Już się boję. O, dużo lepszy zakręt. Nie wiem, gdzie jestem. Ja wiem, gdzie. Nie, zmieściłem się, ale panika była w przehamowaniu. Kompletnie się źle ustawiłem. Nie, ta piątka tu nie ma sensu. Ile masz trzech biegów w tym Datsunie? Też 5 chyba jest, czy 6? 5, to tak mam, no. Stare kaszlaki. Right, third lap. Just smooth it out, one turn at a time. Już dostaję skurczu od trzymania palca na gazie. To sobie pomyśl, że ja dziennie jeżdżę jakieś 90 okrążeń w Project Cars w ramach różnych challenge'y. Masz wyrobiony paluszek. I to jest cały ścień na przedramieniu też. Robię prowadzenie. Wydawało mi się, że pojechałem gorzej, a jeszcze uciąłem sekundę. Ale teraz coś po trawie było. Oversteer na wyjściu.
oversteer gruby, grubaśny sach. Czemu było nie miss? Był Y? Co to było, Keran? Padłem z zakrętu i wcisnąłem Y. Finał. Faktycznie to działa. Faktycznie ci sach trakcji brakło na wyjściu, ale odjeżdż, znaczy jedziesz dobrze. Teraz ci może na slipstreamie troszkę go donie. Albo nie. Czy coś źle idzie ten zakręt? O kurwa, Mik źle poszedł. No to twój. Ten jeden oversteer na końcu. Chyba, że się wyjebiesz znowu tutaj. Po szynach pojechał sach teraz. No, GG tu było. Strasznie mnie tam zarzuciło, stwierdziłem, przecież w tej grze się nie da oversteerować niczym, dotknąłem gaz, pojechałem bokiem także. A to bym się na tej ostatniej prostej od nas streamie zrobił, jakbym jechał za tobą. Myślałem, by się odbiłeś ode mnie jeszcze w tym. Nie, to mój błąd. Ja bardzo przepałowałem na wyjściu. Ty pojechałeś bardzo źle na zakręt. Też cię wolno i zawróciło cię. Ja wjechałem w niego lepiej, ale się dopchnąłem, to wróciłem tam 90 stopni. Nie było źle. Zjebałem. No, lap okejka. Cztery dyszki. Na slipstream podejrzewam ci zrobił ten czas. Tak. Bo tam na tej prostej, wiesz, Sport Raceway tak zwany, czyli Crescent Valley. Nie pamiętam tej nitki, więc będzie śmiesznie. To ja czy w pierdol dostawałem, mi się wydaje. Bardzo fajny jest ten Autosport Raceway, ale tej nitki to chyba najmniej ją znam. Ale mam obite auty. Ja bym powiedział, że ma swój urok. Ta długa wersja jest fajna. Ta z częścią owalu na jednej bandzie. Ale tej nie pamiętam. Sam jeszcze oberwał, to przeze mnie. Przeze mnie, bo ja cię popchnąłem na tym zakręcie, wjechałem ci w dupę. I tu wjechałeś w Sacha. Ja mam taką strategię jazdy. Okay. Nie twój tak, więc... Ty zrobisz wszystko dobrze tam. O, tu tak pamiętam ten, tu się... O, tam jest dociskiem fajnie jedzie. Ona się roztrzaska do tą bandę po prawej. Ała, przepraszam. Bardzo płynny ten tor. Też tak zrobiłem to, co ty. Dobry wieczór. O, Krzysiu, się spóźniłeś na puchar. Czy jeszcze czwarta? Już czwarta runda. Trudne, no bo tu nie wyjdziesz dobrze, z tych straczków to na prostej masz przejebane. Tak właśnie za daleko na swój styl, chociaż... To trochę dogania. Tak samo pojechałem jak ty dokładnie. Trochę mogłeś skręcić.
jest, ja tu z Sachem wojuję, a Grey z Kieranem wojuję. Cięta walka, ostatnie miejsce, a pierwsze. Coś w tym stylu, no. Na tym torze nawet nie widać aż takiego wielkiego odstępu. Tak cały czas was widzę. Nieważne miejsca, ważne, żeby była walka. Okej, okay. Sach tu jedzie jak diabeł, tym dotsunem. To są w sumie dwa najważniejsze miejsca, pierwsze i ostatnie. A jeszcze można się pobić, nie? O, i teraz Sach pojechałeś pięknie, ale mnie wyniosło jak durnia. Tam ostrzeżenie za ścinanie zakrętów. Teraz dostałem. Jeszcze raz mi przyjdzie do głowy, żeby ustawiać w słońcu te tory, to trzeba głową w ścianę, bo... Że mam HDR-y wyłączone. Z włączonym to powinno być widać prostu. Wszystko. To nie pasują te tory, zdecydowanie. No wiesz, na rozgrzewkę, bo pozabijalibyśmy się inaczej. Ja też nie pamiętam, jak się w to gra. Ale chodzi mi o te warunki świetne. Słuchaj, co drugie twoje słowo? To jeszcze raz mam. No, bo zaraz będzie dublował. Wyjechały przełony. Dobrze jedziemy, co poradzisz? Sama ty jedziesz na padzie czy na kierze? Na kierownicy, a co? To tylko z ciekawości będzie. To pan już nie jeżdżą. Długi ten tor. Mogę ustawić jeszcze krótszą. Chociaż nie, ta jeszcze krótsza jest bardzo krótka znowu. Zepsułem zupełnie. Pracuj, jakie piękne auto.
Szybkie. Malowanie słabe, ale... Ja przyznam się, że jeszcze się nie pochylałem nad zagadnieniem malowania. Andrzeja, ty co, wysiadłeś z gry, czy co? Wywaliło mnie zaścinanie zakrętów. To tak może być? No, widocznie jest. Nawet nie wiem, czy są jakiekolwiek ustawienia co do rules, wiesz? Nie przypominam sobie, żebym widział jakiekolwiek. Ale lobby dobre. Skoro wywalają zaścinanie, to mi się podoba. I gol! No ale sam kosmos tutaj odwaliłeś. A to akurat taki tor, co na limicie ta auto jadą. Ja tam miałem... Brakło mi obrotów w jednym momencie na tej prostej. Już nie miałem biegów, żeby jechać, nie? A to chyba tylko na jednym okrążeniu. A sach, ty jakąś karę tu dostajesz, widzę. Dwie sekundy, no. Dostajesz. Ale to, wiesz, nie ma w ogóle o czym mówić. 35, a 37,5, 2,5 sekundy to przepaść. GG. Tak, gra jest dyskwalifikowany. I wielki finał jest na Indianapolis. Na Indianapolis, na nitce, na której się już chyba na tym torze nie jeździ od lat, ale... No to był incydent na Indianapolis. Można dołączyć w trakcie mistrzostw chyba. O, to jako guest driver dołączyłeś. Super, fajnie. I to z P2 startujesz, patrz. To znaczy, że nie będę ostatni w całych zawodach, bo... Tak, czyli tu jest BRZ, czyli nie ma Toyoty, to ja nie pamiętam, jakie to jest piąte auto. Tak, to jest BRZ-ka i banda Nissanów. Bo jeszcze poobierona to BRZ-ka. Da się, na szczęście, po moich płaczach na forum wprowadzili opcję oczyszczenia auta i odmalowania. Będziecie mi dziękować za to. To tak jedzie, a potem jest to hamowańsko takie fajne, nie? Będzie Kajran potraktował kogoś na zakręcie. No i to bym jest dlatego przepisy, że już się tam jest Lima Space. Pamiętam tego toru, ale pamiętam, że był fajny. Jakieś cheaty chyba, panowie. Prosto ich nie wyprzedzacie i to z dużą jednak to. Po prostu mają lepsze fotele gamingowe. To się nazywa trakcja, niestety. Na prostej starciu? Tak. Przed prostą jest zakręt. A jak wychodzisz z zakrętu, to się trakcja. I czy masz lepszą trakcję, lepiej wyjdziesz, czy przyjedziesz na prostej? Już nie, to było po. No właśnie. Jak to jest przeskok z Project Cars, to taki na minus, jeśli chodzi o prowadzenie. Jest tak prościej i bardziej beztroskie, ale mi się podoba nawet, powiem ci. Bałem się, że nie zdzierżę, ale bawię się dobrze. Oj, tu się w lewo jedzie, nie w prawo. Oj. To ten wariant. Dzięki sobie za miejsce. Ale nie przyciskaj mnie do bariery już. Dziękuję. Szabie, wiesz za mną. No, to jest to, co mówiłem. Magia gier Codemasters. No to też braknie top speedu w moim Nissanie. No 218, 219, 24, 25. Ale pnie. To 300 Nissan do 130 się rozpędza. I tutaj chyba się to zrobić.
zmiana lidera. O, widzę was. Ty też Krzysia. Wypuściłem, ale jeszcze gra nie wzięła. W tą stronę znowu i trochę tak mnie wziął zaskoczenie Indianapolis. A nic, może na czwartym okrężeniu już będę pamiętał. Jeszcze 31 po tym łuku. 235, 237, chyba mi slipstream liczy od Sacha, bo to jest coś za szybko. Ktoś mi śmignął, także nawet nie wiem kiedy. Będą tamtejskie sceny. Będą trzecie miejsce. Jak to tu szło? Tu był w lewo, w prawo, od razu w lewo i wyjazd w lewo, tak? Tak, dobra, od razu tak, rozumiem. Tak, tak. 240 było przed chwilą na budziku. Ale się tam bijecie, aż iskry lecą. Jest, kawałek. Ojejku, Krzysio! Kto wiesz, wam zazdroszczę trochę, sam odjechał z nadal. Jest to taste your own medicine, powiedziałbym. No spotkałem tak zacząć tego zawodnika. Nie masz maski, Krzysio. Nie ustaję tego chodzenia w maskach. Teraz mi śmigniesz pewnie znowu. Zderz, jak ci telepie. This is the last lap. Push up to the front. O, widać twoją maskę tu było. Potem mnie anulowali za track limits, obuzy. Co, jechałeś za szybko? Ja, tu jest takie jedno miejsce, gdzie nie bardzo widać, że są track limits, ale są. Troszkę za szeroko wyjechałem na beton. Ten już
jadąc stawą można ścinać nieźle. I się brałem czepka. Ja jednym kołem jadę po tarce na tym ostatnim, bo dopóki mam na asfalcie, to jest kołem. No, finał dobry, ale też pojechał sam się nuda. Może jakbym się go jakbym nie spieprzył wtedy i bym się chociaż slipstream na prostej bym miał jakiś kontakt w tych krętych sekcjach. Musiał odjechać znowu. Ach, no zaciekłe było. Zaciekły wyścig. Wszyscy na mecie. Jest pięknie. O, ale 2 sekundy. Nieźle. No, to inna liga tutaj, jeżeli chodzi o lap time. I Sach wygląda 118 punktów, Sach pierwszy. Kejran przed Grejem o 10 punktów. Greje dyskwalifikowali i dostał 0 punktów. Mhm. No tak, za dyskwalifikację nie premiujesz nic. Event Samary. Paseczki lecą do góry. Ja bardziej a nie ma jakiejś ceremonii na podium? Nie pamiętam w tych grzebach. Nie było na podium czegoś? Nie było chyba. A nie, jest podium, zajeżdżają fury. Proszę bardzo. Jeden manufacturer, wszystkie 3 miejsca. Nissan. No i gdzie jestem? O, jest. No jakby mnie nieuczciwie nie zdyskwalifikowali za ścinanie, to byłbym trzeci.